wielkie emocje, czas zacząć. Rajd Barburka, rajd o nic niby, tak? Tu nie ścigamy się o mistrzowskie tytuły, emocje są takie, buzują, mówię wam, serducho wali, adrenalina wypływa mi dosłownie uszami. I to jest piękne, że taki rajd, rajd Barburka, to już 60. edycja tego rajdu, wzbudza takie emocje. Dwa tygodnie temu powiedziałem u nas na antenie TVN Turbo, że może będziemy mieli Monte Carlo podczas rajdu Barburka. I tak mamy. Jest zimno, jest minusowa temperatura, jest śnieg, gdzieniegdzie jest lód, gdzieniegdzie jest mokro. Na moim prawym fotelu mój etatowy barburkowy pilot Adam Jędraszek. Podjąłem złą decyzję, bo założyłem opony do jeżdżenia po śniegu, a okazało się, gdy wyjechałem na tor, stuchy i te opony po śniegu, słuchajcie, latałem no nie było szczepności, po prostu auto się ślizgało na hamowaniach, na przyspieszaniach, na zakrętach, cały czas się ślizgało i te sekundy cenne uciekały. Pierwsze cztery odcinki musieliśmy przejechać na tych oponach przystosowanych do jeżdżenia po śniegu. Dopiero na ostatni, szósty odcinek specjalny założyłem odpowiednie opony i tam się popisaliśmy fantastycznym trzecim czasem. Tylko 1/10 sekundy do zwycięzcy. Rajd Barburka się zakończył, a teraz najważniejsza rzecz. Awansowaliśmy na ulicę Karową i tu będziemy chcieli pokazać to, co potrafimy, to, co, jak się jeździ po ulicy Karowej. Łukasz Byśkiniewicz, TVN Turbo, Hyundai i20. Będzie to najlepszy wynik, najlepszy i jest najlepszy. Że Łukasz Byśkiniewicz wygrywa, wow, no po prostu coś absolutnie niesamowitego. No ja też jestem w szoku przez cały czas to, zadziwiliśmy się bardzo mocno, gadaliśmy o tym bardzo dużo. Spełnienie marzeń, jestem tak szczęśliwym dzisiaj człowiekiem, że aż brakuje mi słów i to zwycięstwo chciałbym dedykować Zbyszkowi Cieślarowi oraz mojej córeczce Basi.